Kotki, pieski. Słuchajcie, kiedyś taki numer odwaliłem. Byłem na stacji paliwowej i patrzę w wiadro z tą wodą, z tym płynem, nie? I mówię, umyję sobie szyby. A jak umyłem szyby, to mówię, a to przyjadę cały samochód. I zacząłem cały samochód być od góry do dołu, nie? A ta baba mnie obserwowała z tej stacji i mnie opieprzyła konkretnie i mówi, co pan robisz, to jest woda do szyb, a nie żeby pan sobie cały samochód mył. I mówi do mnie, dlaczego pan używa to do mycia samochodu? A ja do niej, a czemu nie? A co miałem jej powiedzieć? A czemu nie? No, tak się odpowiada dla ich. No. Widzicie, to jest standardowa odpowiedź. Tak trzeba odpowiadać dla wszystkich. A czemu nie? No i właśnie umyłem sobie wtedy cały wóz elegancko. Cały wóz umyłem tą zmywaczką. Tą taką. No. Tą zmywaczką. Ale czego? Przecież czy widzicie tutaj jakiś regulamin, że to jest na wiadrze, czy tam napisane, że to ma być do szyb? Tylko. Nie, to jest narzędzie do mycia wszystkiego, uniwersalne. Uniwersalne to jest. Tak? Uniwersalne. No. Tak, piesek. Prawda, 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 prawda. O. Dobra, jedziemy dalej. Chciałem wam tylko powiedzieć, że możecie tak na zmywaczce, na tej, na... No, na, jak to się nazywa ta zmywaczka do samochodów? Myjnia. Na tym oszczędzać. Po prostu podjeżdżacie na stację benzynową, o tutaj. I tam takie wiadro fajne stoi. No i sobie możecie umyć całe wiadro. Cały samochód 3 minuty i nie ma żadnego problemu. A później powiedzieć tylko, a czemu nie? I na tym koniec.